Zostaliśmy okradzeni przez kieszonkowców. I to taka akcja, uważajcie, gościu mnie złapał jeden za nogę, że mu coś przyczasnąłem niby. Jak wyciągnął mi portfel z przodu, z przedniej kieszeni, tam jest ciasno, jak sam go wyciągam, nawet nie poczułem. Nic nie poczułem. Jeśli myślicie, że w przedniej kieszeni i spodni macie bezpieczny portfel, zapomnijcie. Ten facet, który mnie złapał za nogę, że niby jego słuchawki mu się tam zahaczyły o mojego buta, coś takiego, ta akcja bardzo dziwna. A jakaś radioaktywna bomba chyba. Pamiętam, w jakiej stolicy europejskiej znalazłam jeszcze monetkę i zachowałam ją na szczęście. Piszcie w komentarzach, to dla wytrawnych oglądaczy i naszych stałych widzów na pewno będą wiedzieli. No Natalia, żeby tak znajdowała grubsze nominały, to by nam się podróże zwracały. A grubsze to masz ty w portfelu. No i moi drodzy, jesteśmy na stacji metra, od nas 10 minut spaceru może. I jeszcze dzisiaj postaramy się dla was sprawdzić, czy faktycznie najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Po wczorajszym dniu, dzisiaj schody ruchome. Oszczędzamy energię. Już widać bazylikę. Natalia wyczaiła tutaj berety po 4 euro, a w Holandii kupiła za 15. Musimy kartki kupić dla naszych patronów, wysłać dzisiaj koniecznie. Moi drodzy, tylko dla tego widoku za nami na miasto już warto tutaj przyjechać, a jeszcze jest bazylika, która też wygląda pięknie. Na tle tego błękitnego nieba. Dzisiaj pogoda nam dopisała, tak? Dzisiaj idealna pogoda. Jakby były chmury, nie byłoby tego efektu. Nie, a w ogóle. Kolejna, jedna z głównych atrakcji Paryża. I widać to po tłumie turystów. Tak. Już z samego rana jest 10:30. A już są tłumy. Ale widok jest niesamowity. Zacny, no. Tak jak mówię, nawet jakby nie sama bazylika, to dla tego widoku tutaj już jest warto przyjechać. Bazylika też jest nazywana białą bazyliką, dlatego że jest wykonana z kamienia wapiennego. I zaraz po katedrze Notre Dame jest drugą najczęściej odwiedzaną tego typu budowlą. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Czy to jakieś ćwiczenia? Jakaś radioaktywna bomba chyba. No tak, a zajebiście jestem gościowo, patrzcie, ja sobie trening robię. No. I kolejne słowo, które warto znać w Paryżu. Au revoir, czyli do widzenia. I tak trzeba palić papieroska, jak ta dziewczyna. Bo siedzi zapalić sobie papieroska, tak elegancka, z lampką chardonnay. Wiecie, Natalia nie pali, nie? Tylko coś jej tutaj się ubzurało, że w Paryżu jest tak fajnie, elegancko sobie palić papierosa. Tak, że tak sobie siedzą takie eleganckie panie i tak sobie palą fajeczkę. O, też właśnie jak była Carrie Bradshaw w Paryżu, to tak sobie siedziała chyba. I paliła? No bo napaliła fajki. Aha. Dobrze ja mówię? Czy nie to jest znowu efekt Mandeli? Nie wiem. Znacie efekt Mandeli? Dajcie znać w komentarzach. Ale nagrałem wam tutaj normalnie żołnierze, czyli uzbrojeni z karabinami, pewnie pilnują bezpieczeństwa. Jednak Paryż to bardzo turystyczne, duże miasto i w razie jakichś, nie wiem, odpukać ataków, wiecie co się działo w Europie parę lat temu, to chyba pilnują bezpieczeństwa. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle jakaś atrakcja, ale z tego względu, że to jest znane z filmu, tak w Polsce się często używa tego zwrotu, to postanowiliśmy po drodze tutaj odwiedzić to miejsce. No i niestety ale nie ma nigdzie tych kasztanów. Nie widać kasztanów, także Hans. Excuse me, Hans, ale masz krechę. To jest, moi drodzy, plac Pigalle. Ani kasztanów nie ma, ani szpiegów niemieckich i fontanna, która wygląda niezbyt apetycznie. W takim razie, słuchajcie, plac Pigalle tylko jeśli jesteście fanami serialu. Prawda? To jest Moulin Rouge. Next stop Moulin Rouge. I właśnie w tym sklepie kupimy wszystkie nasze pamiątki z Paryża. Dzielnica czerwonych latarni w Paryżu. Love Store to jest, zobacz Natalia. Jakieś takie akcesoria same? Taką sukienkę musisz kupić. Koniecznie. Następny odcinek w tej sukience nagramy. Kochani, jak będzie 1000 lajków, następny odcinek w tej sukience Natalia występuje. Dobrze, że powiedziałem 1000 lajków, bo jakbym powiedział 100, to by się jeszcze nazbierało. A sex shop? No mi się podoba,
końcu trafiłam do odpowiedniego miejsca. No i kochani, jesteśmy pod Moulin Rouge. Ale jak to Natalia powiedziała? Za dnia trochę tak bida. Przyjdziemy tutaj wieczorem jeszcze, na pewno wam pokażemy to wieczorem. Na show nie pójdziemy raczej, bo ceny biletów są porażające. Tak, zaczyna się show od 108 euro bilet za osobę i plus obiad jeszcze trzeba do tego kupić. No mamy nadzieję, że wieczorem to jest bardziej atrakcyjne, bo w tej chwili tak nie powala widokiem jakimś, nie? Bardziej chyba trzeba chodzić tutaj o show niż jak to wygląda z zewnątrz. Ale jazda, właśnie zostaliśmy okradzeni przez kierunkowców. To taka akcja, uważajcie, gościu mnie złapał jeden za nogę, że mu coś przyczasnąłem, niby jakiś sznurek od okularów, nie widziałem co. Słuchawki, nie widziałem nawet co to dokładnie jest. Jeden mnie trzymał za nogę i próbował niby coś wyciągnąć mi z buta, a w tym czasie drugi wyciągnął mi portfel z przodu, z przedniej kieszeni i tam jest ciasto, jak sam go wyciągam, nawet nie poczułem. Nic nie poczułem, masakra, są tak wprawieni i na szczęście wyciągnęli pieniądze. A portfel wrzucili na ziemię i gościu za mną stał mi podał portfel, że jakiś portfel leży. A portfel z dokumentami było tylko 10 euro, na szczęście. Ale jazda. Aż mi kurczę serce biło, że portfel wrzucę. Dużo on zauważył ten portfel, ten drugi gościu wypowiedział, no, portfel. No. A ty nie widziałeś, że on leży? Nie. Kamery, pani mi tutaj mówi, że zły pomysł kamery tak mieć na wierzchu, nie wiem co są zrobić jedna w ogóle. Kurwa, ale powiem ci, jak się łazi, to się łazi. No. Lepiej, bezpieczniej. No. Szczególnie ja wiedziałam, bo tu jest takie zatłoczone, taka jaka była sytuacja. Wszyscy się pchali, wszyscy coś i mi od razu coś to śmierdziało. Dobrze, że, no, tak takie tu mówią, dobrze, że nie mam dużo pieniędzy w portfelu nigdy. Telefon mam, portfel mam, znaleziony. Ale jak on to zrobi? Ja będę zawsze pewny, że mi z przodu nikt nie wyciągnie portfela. Że z tyłu nie noszę. Zawsze mi mówiłeś, no. Z przodu telefon. Bo z tyłu łatwo wyciągnę, z przodu nikt mi nie wyciągnie. Kurwa, nawet nie poczułem. Nie wiem, jak on to zrobił. Naprawdę. No, to jest rewelacja. Zajebiście są. No, ale trochę też jakieś takie, że tylko pieniądze wyciągnął, że nie wyciągnął portfela. No, i zostawił resztę. Tyle dobrze. No i moi drodzy, jesteśmy koło łuku triumfalnego, ale zanim go wam pokażemy, to taka przestroga. Jeśli myślicie, że w przedniej kieszeni i spodni macie bezpieczny portfel, zapomnijcie. Zapomnijcie o tym. Nie wiem, kiedy była taka akcja. Wchodząc do metra, oni to robią w drzwiach, żeby zaraz się zamkną drzwi, oni odejdą, żeby już za nimi nie można było pobiec, bo drzwi się już nie otworzą. I gościu zaczął mnie łapać za nogę, że mu przydepnęłem słuchawki. Za buta mnie tam trzyma, jakby coś tam weszło mi w buta, myślałem. Złapałem aparat, bo tutaj mam ten sprzęt z przodu. No ale w kieszeniach byłem pewien, że jest wszystko bezpieczne. Zresztą to nawet o tym tak za bardzo nie myślałem, bo takie zamieszanie oni robią. Ich jest na pewno kilka osób. I nie wiem kiedy, nagle gościu wziął te sławki, że ma, poszedł, że okej, drzwi się zamknęły, zaraz za nim czekał do momentu, aż się będzie zamykało metro, zamknęło się metro, poszedł, ja wtedy za kieszeń, od razu taki jakiś odruch, żeby sprawdzić, czy wszystko mam, no ale patrzę, portfela nie mam, pierwsza myśl, może gdzieś indziej schowałem, no mówię, nie, ja nigdzie indziej nie chowam portfela i za drzwi już tego się nie da otworzyć, gościu poszedł i gościu z tyłu do mnie mówi, że portfel leży na ziemi, ja patrzę, mój portfel. No ale już był bez pieniędzy. Na szczęście tylko 10 euro, ale uważajcie, ja byłem pewien zawsze, że z przodu mam wszystko bezpieczne, aparat tutaj na szyi, żebym widział. Kurczę, mają takie sposoby, że szok. W szoku jestem, że tak łatwo mi ten portfel wyciągnęli z przedniej kieszeni. Przecież tu jest ciasno, kurczę. Nie wiem, ja sam jak wyciągam, to mi ciężko jest. Bardzo. Bardzo sprawnie to robią. I to jeszcze tym bardziej, że to jest taka ruchliwa linia metra, bo to jest pomiędzy Moulin Rouge a Łukiem Triumfalnym. Tam jest dużo ludzi, to było po prostu wszystko było zapchane, wszyscy są tak, blisko siebie. Tak. Jedna osoba na drugiej i wtedy się też nie czuje, bo co chwilę o kogoś się obijasz. To on mi portfel wyciągał, to nawet tego się tak nie czuje. Zresztą on mnie tak za nogę dosyć solidnie złapał i już skupiasz się na tej nodze, co ci gościu robi z nogą, a drugi gdzieś w tym czasie ci wyciąga portfel. Dobra, a teraz patrzcie, gdzie jesteśmy. Powiedzmy coś o łuku triumfalnym, który został wzniesiony, było pamiętnik żołnierzy, którzy polegli w rewolucji francuskiej oraz we wszystkich bitwach napoleońskich. Aby dostać się na tą platformę tutaj, tu na górze gdzieś, trzeba pokonać 284 schody. Na elewacji łuku wyryto 660 nazwisk oficerów wojsk napoleońskich. W
tym można znaleźć 7 nazwisk polskich. Ja widzę już jedno. Lasowski. Tutaj pod łukiem znajduje się grób nieznanego żołnierza. I co wieczór rozpalany jest symboliczny płomień. A tutaj przed chwilą jacyś ludzie mówili, że to od prezydenta Francji coś. Także chyba tutaj był, a wczoraj oglądałem w telewizji. Wczoraj był Macron chyba. No, tam. Możliwe, że tutaj był. A oprócz nazwisk możemy zobaczyć też wyryte nazwy wszystkich miejscowości, w których toczyły się bitwy napoleońskie. A jeszcze taka ciekawostka, że budowę łuku zlecił sam Napoleon Bonaparte, który niestety nie doczekał się oddania tego cudownego monumentu do użytku. Budowa trwała aż 30 lat. Ale powiem wam, że nie spodziewałem się, że to jest tak duże. Widziałem to zawsze w telewizji, ale nie wiedziałem, że to jest tak duże. Naprawdę jest spore. Dobra, tam jest wejście. My na łuk triumfalny już nie wjeżdżamy, bo tych atrakcji tak sporo. Już zamówiliśmy dzisiaj rano bilety do Luwru. Także już to sobie odpuścimy. Jak się uda, to będziemy chcieli wjechać na wieżę Eiffla. Nie wiem, czy się uda, bo biletów online już nie było, żeby wjechać na samą górę, ale było napisane, że jest szansa, żeby dostać bilet, będąc już na miejscu, taki bezpośrednio. Także tak wygląda wejście, tutaj przejście pod łuk triumfalny, to nie jest zejście do metra. To moja droga, gdzie jesteśmy? Champs-Élysées. Po centrum Paryża chyba odradzam jeżdżenie autem. Znaczy nie ma jakiejś tragedii, lepiej to wygląda niż na przykład Katania na Sycylii, ale... O. Właśnie miałem o tym mówić, że na paryskich drogach jest strasznie dużo turystów, na których trzeba cały czas uważać. Natalia, jacyś bogaci ludzie to chyba na zakupy przyjeżdżają w ogóle do Paryża. Widota, to najgorsza patologia. Nie wiem, jak ty wchodzisz po słodkim rękawku. Ja mam golf, swet i puchacza. Co, nie może ci zimno? A tutaj? Weszliśmy na lunch. Natalia nie chciała mafinki, ale spróbowała kawałek. Koniec. Jedna, druga. Ja nigdy nie chcę. Nigdy nie chcę, a mi później wyjada. Ale są naprawdę tak dobre. Taki lunch dzisiaj. Słuchajcie, bardzo ciężko jest jeść budżetowo w Paryżu, bo ceny wszędzie są dosyć drogie, ale takie knajpki jeszcze jak tutaj ta, jeszcze jest znośnie, bo takie knajpki, gdzie te małe, okrągłe stoliczki, takie klimatyczne, przy gdzieś ulicy, nawet nie na tej głównej ulicy. To takie rzeczy, takie ceny są, że kosmos, nie? Tam tost gdzieś był jakiś za 18 euro. A to burger 8 euro i bagel za chyba 7. Jakie słowo jeszcze warto znać w Paryżu? Bon appétit, czyli smacznego. W tych kawiarenkach, takie typowo francuskie dania, no to cenią się jednak. Przynajmniej tutaj w centrum, gdzieś niedaleko centrum. Gdzieś na obrzeżach pewnie będzie zupełnie inaczej. Fajny taki dźwięczny, bardzo ładny język. Bardzo, no. Język miłości. Tak. Jak to nam pan Amerykanin, którego spotkaliśmy w Wenecji, opowiadał? No. Mówi, język francuski to język miłości. Język włoski to język muzyki. A język holenderski to choroba gardła. No i moi drodzy, a to jest teatr w Paryżu. Jeśli lubicie sztukę, to jest miejsce, do którego chcecie się udać. Papierosami mi co chwilę tutaj smrodzą, a jeszcze brakuje, żebyś ty mi zaczęła. A cóż to... Ulala! No i moi drodzy, znajdujemy się na terenie ogrodu luksemburskiego. Jest to najsłynniejszy i najpiękniejszy ogród w Paryżu. Ponad 28 hektarów, 100 rzeźb, roślinność, ławeczki, fontanny, pałac luksemburski. Tłumy jak zwykle. A tu, moi drodzy, można sobie taką wódkę wypożyczyć. 6 euro za pół godziny. Słuchajcie, mam takie jeszcze jedno przemyślenie, żeby uniknąć kieszonkowców. Ten facet, który mnie złapał za nogę, że niby jego słuchawki mu się tam zahaczyły o mojego buta, coś takiego, ta akcja bardzo dziwna. To był jeden z lepiej ubranych facetów w całym w ogóle metrze. On w takim płaszczu eleganckim, w życiu byście go nie podejrzewali o to, że on może mieć coś wspólnego. I on mnie trzymał za nogę, ktoś inny mi wyciągał portfel, to jest zorganizowana akcja.
Także uważajcie na to i jak tylko coś się będzie działo, jakaś akcja, że coś się dzieje, coś nadepnęliście, komuś coś zahaczyliście, komuś coś uszkodziliście, jak zamieszanie ktoś zrobi, łapcie się za portfel. Łapcie rękami tam, gdzie macie portfel, bo z przedniej kieszeni. Ja sobie dzisiaj chodzę i próbuję wyciągnąć ten portfel i się zastanawiam, jak oni to zrobili, że ja tego nie poczułem, naprawdę. Mają bardzo sprytne rączki. A wracając do tematu parku, co o nim wiemy? Są tu ule na terenie tego parku. Kobiety takie? Dziewczyny o imieniu Ula? Pewnie też. Ale ule dla pszczółek i produkuje się z tych uli rocznie. Przerwa na reklamę. Kilkaset kilogramów miodu rocznie. Tylko z tego parku? Tak. No proszę. No i już wiemy, dlaczego tutaj ludzie lubią się tak chillować. Pół godzinki odpoczynku. Prawie pozasypialiśmy na tym. Baterie lekko podładowane i teraz chcemy was zabrać na najlepszą bagietkę w Paryżu. Ale najpierw najlepsza toaleta w ogrodach luksemburskich. Ach, tej Natalii się żart rzucił. Pierwszy raz będziemy jechali metrem od czasu jak na Sokratę. Czy będzie trauma? Idziemy, a miało być tuż za miastem. Bunkrów nie ma. Tego nie widzieliście, bo wyszliśmy cały park dookoła, a tutaj wyjście minęliśmy. Tego nie było, wytnie się. Jakby łydki były za mało zdrętwiałe od chłodzenia. Patrzcie, jakie ceny mieszkań. 121 metrów, 2 miliony euro. 67 metrów mieszkanie, 1 milion euro. Niezłe ceny. Do Paryża się nie przeprowadzamy. Trauma pogodana, przyjechaliśmy metrem, ręka na portfelu, plecak z przodu tym razem. Trauma jest, ale przeżyliśmy. W poszukiwaniu najlepszej bagietki w Paryżu. Ale serio, to jest najlepsza bagietka w Paryżu. Tak, naprawdę. Udana w 2022, bo co roku organizowany jest konkurs na najlepszą bagietkę i biorą w niej udział piekarnie z całego Paryża. I wybierana jest ta jedna, najlepsza, idealna, odpowiedniej długości, odpowiedniej krematurze, odpowiednim składzie i chrupkości. To jest to miejsce. Tam jest to bagieta. Mamy bagietę i eklerki. Teraz będzie test, ale tutaj jakieś widzę ładne owoce. Oto ona. Najlepsza bagietka 2022. Ogryza. O ja. Na sucho można jeść. Takiego przeżywa już się nie robi. Kupiąco i taka mięciutka w środku. Kolejne słowo, które musicie znać przyjeżdżając do Paryża. Magnifique. Cudowne. Wieża jest magnifique. Tylko starajcie się unikać mojego akcentu, nie? Gdzie my już jesteśmy? Kurwa, ja myślałem, że to są pasy. Za ludźmi się ustawiliśmy. Patrzcie, ja za taki tłum ludzi wyszliśmy. Ja byłem przekonany, że to są pasy. A oni coś środkiem robią. To już idziemy. Poszliśmy jak owce za tłumem. To jest pierwsze piętro. Tam drugie piętro. A można wjechać też na samą górę i chyba będziemy próbować w poniedziałek tam wjechać, może będzie mniej ludzi, bo jest weekend. Nie wiem, czy to widać, bo jest ciemno. Tutaj jest szyba i dookoła jest odgrodzona. Ja myślałem, że można pod nią wejść, tam sobie pospacerować, ale nie. Jak się kupi bilet troszkę tańszy, ale on nie jest jakoś strasznie tańszy, można wejść tutaj na pieszo, schodami. Tak oto wieczorem wygląda nasza dzielnica, tu zaraz od hotelu, jak się wyjdzie. Także chodzą jacyś ludzie, się kręcą, ale jest spokojnie. Wygląda wręcz bardzo bezpiecznie, nie? W metrze też było bezpiecznie. No, to jakiś sklep jest, ludzie przychodzą. Także lecimy.